Odkąd został ojcem, książe Harry, 34 l. Bardzo się zmienił. Tylko czyna, lepsze? Ostatnie wydarzenia pokazują co innego. Niedawno Brytyjczycy świętowali Dzień Ojca. Od półtora miesiąca do tego grona z dumą zalicza się również książe Harry. Reklama Młodszy Syn Następcy Brytyjskiego Tronu na swoim oficjalnym profilu na Instagramie złożył życzenia wszystkim ojcom, opatrując je uroczą fotografią. Wtulony w męskie ramiona noworodek trzyma maleńką rączką palec męskiej dłoni. Fani monarchi nie mają wątpliwości, że ta dłoń, na której serdecznym palcu widnieje, obrączka, należy do księcia Harry'ego, a w jego ramionach spoczywa niekto inny, jak jego syn Archie Harrison. To pierwsze zdjęcie, na którym widać twarz maleństwa, choć tylko częściowo. Osłania ją bowiem ręka ojca. Czyżby Harry dawał do zrozumienia, że zamierza chronić prywatności swojego syna za wszelką cenę? Odkąd został ojcem, sprawia wrażenie, znacznie bardziej zasadniczego. Ostatnio przekonała się o tym nawet jego żona. Książę dał megan. 37 L. Gorzką lekcję posłuszeństwa. Na oczach milionów ludzi. Trooping de Zolor, to właśnie podczas tego wielkiego brytyjskiego święta księżna miała przekonać się, że Harry nie, będzie więcej tolerować jej łamania dworskiego protokołu. A to miał być przecież dla Megan wyjątkowy dzień. Planowała go od dawna, gdyż to było jej pierwsze oficjalne wyjście po narodzinach syna. Choć okres połogu jeszcze się nie skończył, a ona sama wciąż nie doszła do formy sprzed ciąży, zrobiła wszystko, by wypaść jak najlepiej i miała nadzieję, że nikt i nic nie popsuje jej tego dnia. Wybrała na tę okazję granatową sukienkę z bolerkiem i skromnym toczkiem w tym samym kolorze, w karecie, która wiozła ją z mężem do pałacu Buckingham, dzielnie znosiła towarzystwo szwagierki Keytera z teściowej, księżnej Kamilii. Czwórka cały czas uśmiechała się machając do poddanych, ale tłumy zebrane pod pałacem oraz miliony fanów monarchii przed telewizorami i tak czekały na ten najważniejszy moment. Gdy cała rodzina królewska na kilka minut pokaże się na słynnym balkonie pałacu, by podziwiać przelot samolotów królewskich sił powietrznych. Czytaj więcej na kolejnej stronie.